Siema bratku, dziś chciałbym Ci powiedzieć parę słów o ćwiczeniu skupienia. Generalnie skupienie Polaków jest coraz mniejsze i coraz gorsze i z roku na rok nasze skupienie po prostu się pogarsza, przez to, że jesteśmy bombardowani z każdej strony jakimiś różnorakimi bodźcami. Też miały na to spory wpływ media społecznościowe i mamy aktualnie gorszy czas skupienia niż złota rybka. I to nie jest żart. Naprawdę ktoś zrobił badania na ten temat i naprawdę jest tak źle. Więc jakby sam widzisz, w którą stronę to idzie. Więc jakby ja uważam, że musisz ćwiczyć skupienie, żeby po prostu być ponad przeciętnym w dzisiejszych czasach, bo skupienie i taka praca głęboka to będzie największa wartość, uwierz mi. Tego jakby nikt nikt nie zastąpi, bo jak będziesz miał gościa, który jest co chwilę rozproszony, multitaskuje, jakby nie umie się zająć jednym zadaniem, bo od razu dostaje powiadomienie, dobierze telefon i się ślini do tego telefonu i przez to się rozprasza. I jakby się męczy, przez to, bo przełączanie się między zadaniami jest bardzo męczące. A jakby kolejne, kolejna próba skupienia się w to zadanie to trwa około 23 minut, żeby znowu się zaabsorbować, więc wyobraź sobie, że się przełączy z między jednym a drugim zadaniem i już 23 minuty musisz poświęcić, żeby wrócić do tego. Więc koszt tego jest spory. Więc jak możesz świecić skupienie? Za pomocą po prostu pracy głębokiej. I jak to zrobić? Ja Ci polecam zastosować Pomodoro. Było o tym bardzo dużo na tym kanale, więc możesz sobie rozszerzyć ten temat i wiedzę. Ale ja polecam tutaj, według mnie, ostatnio moim game changerem. To jest na przykład 50-minutowe Pomodoro, czyli jakby 50 minut robisz coś, pracujesz, telefon wywalasz gdzieś do tyłu, i przez 50 minut skupiasz się na przykład na, na czytaniu albo na jakimś Duolingo, języczki sobie robisz, albo masz jakiś projekt w robocie, cokolwiek. Po prostu 50 minut ustawiasz zegar telefon wywalać gdzieś za plecy, byle by był poza zasięgiem wzroku. Tryb samolotowy wydajesz, albo albo ten yy, po prostu DND do not disturb, czyli po prostu, że nie masz żadnych tych powiadomień i nie, nie masz też jak to się nazywa, wibracji. Więc to jest spoko. I przez takie 50 minut sobie pracujesz, potem przerwa 10 minut i powtarzasz taki cykl aż już nie będziesz na przykład mógł te 50 minut się skupić to wtedy na przykład zmniejszasz do 25 minut, bo jakby miej też na uwadze, że im dłużej dzień trwa, tym twoja umiejętność skupienia będzie coraz krótsza. Więc na, na początku nawet się skupić na 90 minut, no ale później z każdym takim cyklem to będzie coraz mniej, więc warto to mieć na uwadze. I po tych 50 minutach, jeżeli będziesz miał tu przerwę 10 minutową, to ta przerwa musi być jakościowa i Czyli na przykład jakieś ćwiczenia, spacer, przekąska, szklanka wody, otworzenie okna, a nie media społecznościowe. I robisz sobie parę takich właśnie rundek. Polecam zrobić dwie, i po dwóch sobie zrobić dłuższą przerwę, na przykład półgodzinną albo 60-minutową na jakiś posiłek większy. I potem kolejną, tako, takie dwie cykle, i w taki sposób osiągniesz aż 4 godziny skupienia dziennie. I to jest mega rzecz, w której będziesz w stanie robić jakby wielkie rzeczy, ponad przeciętne rzeczy. Więc yy, warto po prostu się zainteresować tym poprawą swojego skupienia i pracą głęboką. I jakby chciałbym jeszcze wrócić do tych przerw, żeby jakościowe przerwy, podam ci przykład mojej przerwy, jak ona wygląda, czyli na przykład dzwoni mi telefon, że już koniec, to jakby też jak telefon zadzwoni, to nie znaczy, że ja od razu kończę, bo jeżeli mi na przykład do końca zadania zostało 10 minut, to ja wolę przesiedzieć te 10 minut, zrobić 60 minut. I potem idę na przerwę. I od razu, jak jest przerwa, wstaję, otwieram okno yy, idę sobie po szklankę wody, jednocześnie idę do toalety, pucztam sobie też jakąś muzykę. I generalnie jeszcze sobie biorę kija takiego i sobie robię ćwiczenia mobilizacyjne na moje jakby różne zwyrodnienia, które nie są teraz istotne. No, ale podsumowując, jakby. Skupienie w dzisiejszych czasach jest naprawdę deficytową cechą i jest naprawdę ważna, więc według mnie za pomocą takiej pracy głębokiej, 50 minut skupienia i 10 minut przerwy, czy tam inne interwały, ważne, żeby były po prostu spore i żeby z czasem trwania dnia się po prostu kurczyły. Bo też z samego rana na przykład robić po 25 minut to trochę marnowanie swojego potencjału, bo z rana mógłbyś się na ludzie skupić na 50 minut, nawet 90, więc miej to na uwadze. No więc po prostu ćwicz skupienie za pomocą pracy głębokiej i podbijaj świat. Dawaj nam w komentarzu, co ty myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij no i następnego.